Marcin Wichary, bramkarz reprezentacji Polski. Marcin, dzisiaj straciliśmy 26 bramek, rzuciliśmy tylko 12. Ta różnica mogła być jeszcze większa, gdyby nie twoje znakomite interwencje w drugiej połowie. To znaczy, rzuciliśmy mało, bo już wiadomo, 3 dni pod rząd gramy, mamy troszeczkę parę problemów z kontuzjami, niektórzy wracają. Niektórzy musieli już troszeczkę odpocząć, bo nie można też się zajechać na 3-dniowym turnieju, gdzie przed nami jest taka duża impreza. Więc to wszystko się nałożyło, no i staraliśmy się jak mogliśmy, ale niestety dzisiaj przegraliśmy to zdecydowanie. To zapytam jeszcze raz, chyba możesz być zadowolony ze swojej postawy w tym meczu, prawda? Udało ci się wyciągnąć parę piłek, parę sytuacji sam na sam. Akurat ty nie możesz narzekać. Dobrze powiedziałeś, że się udało. Taki wzór. Teraz przed wami chwila odpoczynku, już w środę spotykacie się w Krakowie, a w piątek pierwszy mecz z Serbią. Chyba trzeba wyciągnąć wnioski z tego dzisiejszego spotkania, żeby nie powtórzyć tych błędów w Mistrzostwach Europy. Z odpoczynkiem to nie bardzo, bo zaraz idziemy na siłownię jeszcze, także troszeczkę mało, ale mamy swój cykl, przygotowujemy się, najważniejszą imprezą są mistrzostwa. A co do Serbii, wyciągania wniosków, to nie możemy porównywać tego meczu czy turnieju. To tylko są elementy, które poprawiamy, które staramy się wytrenować, a całość dopiero przychodzi właśnie na ten pierwszy mecz, który niestety musimy wygrać i każdy kolejny. Ostatnie pytanie. Jeżeli trener zdecyduje się na dwóch zawodników, dwóch bramkarzy w składzie tym podstawowym na Euro, będzie miał bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo i ty, i Piotrek Wyszomirski, i Sławek Szmal, no pokazaliście się tutaj wielokrotnie z dobrej strony na tym turnieju. A czy graliśmy na trzech bramkarzy? Chyba nie, więc to jest normalna sytuacja, tak jak co roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.